Witajcie w drugiej części podcastu wideo na temat Macao. W pierwszej pokazałem Wam, jak wyglądają zasady gry, a w drugiej pozwolicie, że tradycyjnie powiem kilka słów na temat tej pozycji według moich 9 aspektów gry i na koniec postaram się powiedzieć, czy ta gra mi się podoba, czy też nie. No, tradycyjnie zawsze zaczynam ocenę od wykonania. No, muszę powiedzieć, że seria Alea jakby przyzwyczaiła nas do dobrej jakości produktu. No, tu jest podobnie. Co prawda ja mam wydanie z Rio Grande Games, a nie Ravensburger, aczkolwiek te firmy prezentują wysoki poziom. Tu jest naprawdę wszystko dobrze zrobione. Plansze gracza, plansza indywidualna, kości te duże. Wszystko wykonane jest solidnie. Myślę, że będzie służyło długie lata. Nie mam tu żadnych zastrzeżeń. No i jedyne zastrzeżenie, które się pojawia w tym miejscu, to jest to, że niestety Stefan Fell dosyć mocno poszedł w tekst. Na kartach mamy tu ponad 100 unikatowych kart i one są niestety obarczone z tekstem. Czasami to jest krótki tekst, czasami dłuższy. No aczkolwiek niestety występuje zależność językowa. Można to było w pewnym sensie zastąpić ikonografią i tego mi właśnie brakuje. Wiem, że to wiąże się z dużą pracą, no aczkolwiek tą wersję, którą Wam pokazywałem, ona jest przygotowana przez fanów i ona tam, gdzie można, po prostu zamienia ten tekst na tą ikonografię i myślę, że to zdecydowanie by upłynniło rozgrywkę, nie trzeba byłoby się wczytywać ten tekst, nie trzeba byłoby analizować za każdym razem tych kart, po prostu łatwiej by przebiegała rozgrywka. Jeżeli chodzi o temat, no to jak to w przypadku Felda, ten temat jest niestety nakreślony, no wszystko tu się opiera o tej o róży wiatrów, tej mechanice wokół róży wiatrów i myślę, dlatego tutaj dopięto ten temat z Macao. To jest podobnie jak w Trajanie. Mamy zarys, który tak naprawdę opiera się wokół jakiejś historii. Tutaj też mamy róże wiatrów, która no, stanowi ten mechanizm podstawowy. Mamy działania te portowe, które tam pływamy stateczkami. Mamy miasto Macao, w których możemy zdobywać towary. Więc summa summarum, fabularnie to jest taka, no jest, stanowi to całość, aczkolwiek tematycznie niestety nie ma żadnego tematu, można było to zastąpić kompletnie czymś innym. No, klimat tu jest niewyczuwalny, no niestety no, Feld w tych swoich grach za mocno tego klimatu nie eksponuje, więc w tym wypadku no, niestety ci, którzy znają Felda, znają te gry, no, wiedzą, że tu jest ten największy mankament, jeżeli chodzi o gry Felda. No, gra jest generalnie powtarzalna, bo mamy tu 12 rund. Te rundy przebiegają w takim samym harmonogramie co runda, czyli generalnie zasady tej gry, można powiedzieć, są łatwe. Poziom wejścia w grę jest bardzo łatwy, no aczkolwiek muszę powiedzieć, że gra, zestawienie tego wszystkiego, planowanie tych działań, no, powoduje już pewną trudność, bo w tym wypadku mamy. No, to jest gra, która jest pełna wyborów. Od momentu rzucenia, od momentu wybrania kości do w zasadzie wyboru karty, no tutaj są nieustanne decyzje, bo wybieramy kartę, no kartę musimy wybierać pod kątem naszych zasobów, które mamy przy róży wiatrów. Z kolei wybór dwóch kości no, powoduje, że możemy wybrać wysokie kości, no ale te działania będą prowadzone za jakiś czas. Możemy wybierać kości niskie, no aczkolwiek no to też musimy już, one muszą być jakby korelowane z tym, co mamy na naszej planszetce, tak? No tu jest widmo jakby dwóch rzeczy, widmo punktów ujemnych, jeżeli nasza róża wiatru będzie pusta, a z drugiej strony, jeżeli przepełnimy naszą planszetkę i będziemy mieli szóstą kartę, też dostajemy punkt ujemny, więc to jest taka trochę korelacja. To jest gra z cyklu. Musimy planować pewne działania, no żeby się ustrzegać tych punktów ujemnych. No a z drugiej strony też no musimy prowadzić do tego, żeby te karty aktywować. Jeżeli aktywujemy kilka kart, które no stworzą taki kombosik, jak to jest w przypadku
Felda, no to możemy mieć takie stałe korzyści, które będą dawały nam i punkty, będą dawały nam i pieniądze, jakieś dodatkowe korzyści podczas różnych działań na planszy, więc tak naprawdę tutaj te planowanie jest dosyć wymagane, czyli nie można zaplanować tutaj jakichś takich długoterminowych działań z tego względu, że mamy kości i te kości mogą nam popsuć niestety nasze planowanie. No, pojawia się tu losowość i ta losowość w tym wypadku jest największym zarzutem do tej gry. Tak jak mówiłem już we wstępie, że właśnie z jednej strony ten genialny mechanizm zastosowania kości na róży wiatrów i płacenia za wszystkie rzeczy tymi kosteczkami, czyli aktywowania budynków, pozyskiwania, no w zasadzie wszystko, wszystko co się dzieje w tej grze, no musimy zapłacić kosteczkami, aczkolwiek właśnie pozyskanie tych kosteczek jest tutaj dosyć mocno kontrowersyjne, bo kości no, są nieubłagane i trzeba tutaj dokonywać wyboru między niższymi, wyższymi wartościami, no i to przede wszystkim korelować z kartami, które no, są dosyć unikatowe i przy no, dwóch graczach może się okazać, że w zasadzie połowy tych kart nawet, raz, że oni nie biorą udziału w grze, ale połowy tych kart, które tutaj przyszykujemy, w zasadzie może się okazać, że po prostu nawet nie wejdzie na stół. Więc no, to z jednej strony jest spora losowość, do której się trzeba dostosowywać, ale z drugiej strony to powoduje, że każda gra jest unikatowa, każda gra jest inna i z jednej strony no, trzeba tą strategię dostosowywać na bieżąco. I właśnie ten element jakby podzielił tu graczy, bo ci, którzy tam lubią sobie zaplanować od początku do końca rozgrywki, niestety w Macao nie znajdą takiej możliwości. A gracze, którzy lubią taką grę optymalizacyjną, zarządzanie ryzykiem, dostosowania się do sytuacji, to w tym wypadku Macao jest taką idealną pozycją, bo nadaje tutaj sporo możliwości, daje dużo dróg do zwycięstwa. Felt prowadził no, te akcje, które nie wymagają kosteczek, tutaj możemy się przemieszczać na murze, możemy prowadzić działania te morskie, nazwijmy to, dostarczać towary, które dają nam dodatkowe bonusy, możemy uzyskiwać trybut. To nie wymaga kosteczek, jeżeli ta nasza róża wiatrów no, niestety nie domaga, nazwijmy to kolokwialnie, mamy tu mało akcji, to możemy ewentualnie tutaj posiłkować się tymi akcjami i suma summarum razem to może powodować, że tych punktów będzie dosyć sporo. Tak jak mówiłem, no, losowość stanowi ten dosyć element kontrowersyjny, bo niestety tam, gdzie są kości, ta losowość występuje. No, trzeba wypośrodkować wybór tych kości między działaniami takimi doraźnymi, o niskich numerach i kości, które mają wysokie numery, które będą stanowiły bazę dla naszych przyszłych działań. Pamiętajmy, że od ósmej jakby rundy te wartości na kościach po wyrzuceniu wyższych numerów zmieniają się na niższe. To też powoduje, że tych kosteczek już będzie zdecydowanie mniej. Więc no, gra wymaga od nas optymalizacji i też planowania. Interakcja, no, wydawałoby się, tu jest żadna, bo każdy z graczy ma swoją planszetkę, robi swoje działania, aczkolwiek no, ta interakcja jest w kilku aspektach. No, przede wszystkim pozyskiwania tych towarów, które są w Macao, czyli w mieście. Zajmujemy określone sektory, czyli tak naprawdę no, możemy komuś przeszkadzać, żeby ten sektor nie był zajęty, możemy mu zabrać towary. Jeżeli widzimy, że aktywował jakiś gracz kartę, która będzie dawała mu określone punkty, po prostu staramy mu się przeszkodzić. No może to nie jest taka bezpośrednia interakcja, aczkolwiek no tutaj ona występuje, ona jest wyczuwalna i jeżeli widzimy, że gracz jakby uaktywnia swoje jakieś combo, to wtedy możemy mu w jakiś sposób przeszkodzić, możemy mu zabrać kartę, możemy mu coś podebrać. No i oczywiście te działania na murze, tak? No tutaj ten, kto jest pierwszy, ma pierwszy wybór, pierwszy wybiera, więc no tutaj Felt ten w jego grach jest dosyć istotna kolejność wykonywania akcji. Tak było w Roku Smoka,
Tak jest właśnie w Macao. Ten, kto jest pierwszy, no, w zasadzie ma większy wybór i większy, więcej możliwości. Także tutaj ta interakcja między graczami wydawałoby się pozorna, aczkolwiek występuje. No, skalowanie tej gry w zasadzie można powiedzieć jest bardzo dobre, jak to w przypadku Felda, no, aczkolwiek wydaje mi się, że gra w tym wypadku w większym gronie, czyli 3-4-osobowym, jest zdecydowanie lepsza ze względu na karty, bo te karty po prostu, tak jak mówiłem, są unikatowe, one się będą szybciej przewijały, będziemy mieli więcej możliwości, będziemy mieli większą możliwość uzyskania, no, ciekawszych dla nas akcji, więc myślę, że pod tym względem, no, tutaj w zasadzie akcje są takie same, nie ma tu żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o jakieś rozstawienia, tylko kwestia samych kart. Jest sporo tych kart, więc w tym momencie, no, mamy większy przegląd sytuacji i tak na dobrą sprawę może się okazać, że te karty będą, na początku pojawią się karty, które będzie ciężko aktywować i te akcje będą naprawdę bardzo, no, dla nas niekoniecznie dobre. W późniejszej fazie będą te akcje tańsze, które będziemy mogli szybko aktywować, więc w tym momencie tutaj ta jakby przegląd kart i dostępność kart jest dosyć istotna. No, tak jak mówiłem, chyba największą bolączką tej gry jest zależność językowa. Niestety ubolewam nad tym, że, no, tutaj dosyć sporo jest tekstu na tych kartach. Jeżeli to byłoby tam, nie wiem, kilka powtarzających się kart, no to nie byłoby kłopotu. Co prawda, oczywiście gracze przychodzą z pomocą i można znaleźć na BGG spis wszystkich kart urzędników, z budynków, postaci. Alfabetycznie to też pomaga. No, aczkolwiek no, trzeba, w zasadzie one są uporządkowane alfabetycznie, można sobie tam szybko to zweryfikować. No, aczkolwiek mimo wszystko, jeżeli mamy aktywowane kilka kart, no to trzeba każdą z nich przeczytać, zweryfikować, zobaczyć, czy ona się kombi z inną pozostałą, czy daje jakieś dodatkowe bonusy, więc trzeba nad tym panować, więc tak naprawdę tutaj ta znajomość, no, angielskiego raczej jest wymagana, bo myślę, że tacy gracze do 10 lat, w okolicy 10 lat, no, będą mieli z tym problem, żeby to wszystko razem połączyć. Z jednej strony mamy tu kości, które przedstawiają nam bardzo fajny, taki innowacyjny mechanizm róże wiatrów. Z drugiej strony mamy karty, które są unikatowe i właśnie te karty powodują, że regrywalność tej gry jest bardzo, bardzo duża. Za każdym razem mamy inny zestaw kart, budynków i postaci, inaczej się kombią, inaczej się ze sobą zazębiają, inaczej współpracują. Oczywiście te wyrzuty kości też mogą stanowić, że tak powiem, o różnej rozgrywce, więc regrywalność tej gry jest dosyć spora. Aczkolwiek tą grę polecam właśnie takim graczom, którym ta losowość i optymalizacja, zarządzanie, nazwijmy to, ryzykiem, no, nie przeszkadza, bo jeżeli chcecie planować w tej grze, no to w zasadzie ta gra, no, niestety nie można zaplanować tych wszystkich działań. Oczywiście trzeba planować, ale nie trzeba od początku do końca, nie można od początku do końca wszystkich działań zaplanowanych, więc to jest taka gra, która, no, daje dosyć sporo możliwości. Jest dużo dróg do zwycięstwa, bo można naprawdę iść w różne rzeczy. Można tutaj wymyślać sobie coraz to nowe strategie. No, aczkolwiek, tak jak już mówiłem, niestety ten aspekt losowości, no, podzielił graczy, fanów Felda na dwie połówki, bo stwierdzają, że mimo wszystko Macao jest za bardzo losowe, mimo ciekawego mechanizmu z tą różą wiatru, mimo ciekawego mechanizmu dystrybucji tych kosteczek i płacenia za wszystkie akcje kosteczkami, no, powoduje, że tutaj niestety w jakimś tam stopniu musimy się poddać losowi. No, aczkolwiek nie do końca mogę się z tym zgodzić, bo oczywiście, no, losowość jakaś w tej grze, no, przeszkadza, aczkolwiek wymaga od graczy jakby dostosowania tych swoich działań i, no, przewidywania pewnych rzeczy. Można w tym wypadku iść w inne akcje, które też będą dawały nam punkty prestiżu, będą dawały nam inne dodatkowe akcje, które będziemy mogli przez te 12 rund wykorzystywać.
No, cena tej gry jest w okolicy 140-150 zł, w zależności w jakim sklepie. Biorąc pod uwagę serię Alea, no, ona jest no, w takich cenach, myślę, że w okolicy 140 zł. Mamy tu dosyć sporo elementów, więc no, wydaje mi się, że no, można powiedzieć, że to jest taka standardowa cena. Liczba komponentów, które uzyskujemy w no, półtorej godziny, nawet czasami 2 godziny fajnej zabawy, no jakby daje możliwości, żeby jakby, no, potwierdza, że ta gra, że ta gra jest warta ceny. No cóż, no chyba tak tyle, jeżeli chodzi o takie podstawowe, przepraszam, aspekty, które chciałbym Wam przekazać. No i podsumowując, no oczywiście ja tę grę, to jeżeli chodzi o grę kościaną, oceniam bardzo dobrze. No w zasadzie ten innowacyjne podejście, ta fajna dystrybucja tych kosteczek. W zasadzie mam do dyspozycji 6 kości. Tym sercem rozgrywki jest ta róża wiatrów, którą w zasadzie musimy planować, jakie akcje możemy wykonywać w połączeniu z kartami, no daje dosyć spore możliwości. To powoduje, że mamy no naprawdę sporo dróg do zwycięstwa, daje dużo możliwości jakby wykonywania akcji, oczywiście przy odpowiednim planowaniu. Powoduje to, że no oczywiście ta regrywalność tej gry jest dosyć sporo, każda rozrywka jest niepowtarzalna, jeżeli szukacie takiej gry, którą no w zasadzie możecie eksploatować i grać, i grać, i grać. To w tym wypadku no Macao tutaj ze względu na liczbę kart no daje naprawdę spore możliwości. Skalowanie tej gry jest naprawdę dobre, aczkolwiek te największe emocje no są przy pełnym składzie, czyli przy czteroosobowym. To powoduje to, że ta gra może no trwać, no trwa w zasadzie ze względu na 12 rund, może trwać no półtorej godziny, to trzeba się na to przyzwyczaić. No oczywiście, jak to w przypadku Felda, minusy, które występują, no to jest ta losowość, która jest tutaj podstawowym zarzutem ze względu na kości, ze względu właśnie na tę różę wiatrów. No tutaj musimy wybierać przez cały czas, czy chcemy te akcje doraźne, czy chcemy koncentrować się na akcjami, które będą w późniejszym czasie, czyli tutaj wybór tych kości, wybór tych kosteczek do naszej róży wiatru jest kluczowy i decydujący. Tutaj pojawia się ta losowość, która może jakby wpłynąć na naszą rozgrywkę. No oczywiście sama gra jako temat no jest dosyć mocno abstrakcyjna, w zasadzie no nie ma tutaj klimatu, więc myślę, że nie muszę tego powtarzać po raz kolejny w przypadku Felda. No tak to niestety już wygląda, że gry Felda niestety nie mają tego klimatu wyczuwalnego. Ta gra jako całość stanowi, jako, można powiedzieć, jako temat stanowi tutaj taką, jest dopełniona, wszystkie elementy się uzupełniają, aczkolwiek klimat niestety w żaden sposób nie jest wyczuwalny. No i tyle. No ja tą grę oceniam oczywiście w kolekcji, w mojej kolekcji to jest taka solidna 8, to jest dobra gra. Często do niej wracamy, bo tak naprawdę no, za każdym razem w tej grze odnajdujemy coś. Fajne są te odnajdywanie tych nowych kompilacji między kartami. 3, 4, 5 kart, które aktywujemy, już dają nam duże możliwości, bo możemy je aktywować w swojej rundzie. Jedna karta daje dodatkową kosteczkę, która daje nam pieniądze, która daje nam pewną przewagę na torze, daje nam, no w zasadzie tutaj mogą się te karty ze sobą fajnie łączyć i daje to naprawdę spore możliwości. No, jeżeli nie przeszkadza Wam losowość, lubicie gry takie optymalizacyjne, zarządzanie ryzykiem, jeżeli chcecie poznać bardzo fajny mechanizm oparty o róże wiatrów i płacenie za wszystko, w zasadzie kosteczkami, które zbieramy podczas rozgrywki, to Macao zdecydowanie jest dla Was. Także no, tyle mogę powiedzieć o Macao. Spróbujcie, zagrajcie. Rozgrywka w zasadzie nie jest dosyć trudna. Trzeba poświęcić ją troszkę na nią trochę czasu, no ale myślę, że jakby w perspektywie tych gier, które wydał Fer, to myślę, że Macao, jeżeli chodzi o ten mechanizm kościany, wyróżnia się. Ja tą grę oczywiście
wyróżniłem w moim zestawieniu gier kościanych. Też zapraszam Was, jeżeli nie oglądaliście jeszcze, jest top 7, moja szczęśliwa siódemka gier kościanych, m.in. Macao tam się w tym zestawieniu znalazło. Tyle. Dziękuję Wam za kolejny odcinek. No oczywiście teraz zrobimy małą przerwę. Myślę, że zaprezentuję Wam inne pozycje. No i znów oczywiście wrócimy do Felda. Mam jeszcze kilka gier Felda, które chciałbym Wam zaprezentować i pokazać. Dziękuję. Marek Wysocki, Planszolandia, gry planszowe na wideo. Zajrzyj tu, bo warto.